Dzień w Genewie zaczynam od Hondy, bo tu mamy swoją, że tak powiem, bazę. I tu widać, za mną stoją samochody, które wciąż są osłonięte. Do godziny 11.15 będą jeszcze skrywane pod tymi płachtami. Potem konferencja i odsłonięcie dla szerokiej publiczności, właściwie dla szerokiej publiczności dziennikarzy, można by powiedzieć. W każdym razie my to już wczoraj widzieliśmy, już jak widzieliście, filmik jest na Autocentrum Online. A ja tymczasem zrobię tu rundkę po całych targach. Genewa generalnie jest miejscem, gdzie wszystko jest bardzo kompaktowy, naprawdę od jednego końca hali do drugiego praktycznie można przejść w ciągu 10 minut. Tam, nie wiem czy w tej kamerze akurat będzie widać, Mercedes, to już jest koniec hali. Tutaj za mną znajdują się pod Nissanem schody i za tymi schodami mamy jeszcze może połowę tego, co widzieliście, do Mercedesa, także to jest naprawdę bardzo kompaktowe miejsce w porównaniu z Paryżem, czy w porównaniu z Frankfurtem, tym bardziej tutaj obejście całych targów to jest kwestia co najwyżej 2 godzin tak naprawdę, żeby zwiedzić każde stoisko. Także ja zaczynam, teraz jestem na akurat stoisku Mazdy i od Mazdy zacznę zwiedzanie. PR-owcy Mazdy mają naprawdę bardzo dobre humory, dlatego że wszystko, niemal wszystko to, co widzimy na stoisku Mazdy, jest nowością, debiutem i premierą. W zasadzie najstarszy model, który jest widoczny na stoisku Mazdy, to jest Mazda 3, który przecież nie jest wcale modelem starym. Tego auta to w ogóle nie miałem okazji jeszcze testować, ani nim się przejechać, także wszystko co teraz widzę jest dla mnie zupełnie nowe. Auto naprawdę wygląda bardzo zgrabnie, taki miejski, ciekawy samochodzik, a w środku wygląda tak. Zaglądamy, ale wesoło, ostre kolory, kontrastowe, wszystko jest w duchu najnowszych modeli Mazdy. Naprawdę może się podobać. Popatrzcie na fotele. Cud, miód, malina. Dobrze. Wiele osób uważało, że zmiany w szóstce właściwie to nie były potrzebne, gdyż to auto i tak wyglądało świetnie i muszę powiedzieć, że zgadzam się z tym, aczkolwiek zmiany, popatrzcie, poszły w całkiem fajnym kierunku. Mamy tu już nowy styl reflektorów Mazdy. Mamy lekko zmienione zderzaki, lekko zmieniony grill i to wszystko jest moim zdaniem na lepsze. CX-5 świetnie się sprawdziła w gamie samochodów Mazdy, więc czas na wersję o rozmiar mniejszą, czyli Mazda CX-3. Tutaj chyba nie ma zbyt wiele do dodania. Wyobraźmy sobie CX-5, a potem pomniejszmy to wszystko odrobinę i mamy nowy model w gamie i to model, który moim zdaniem świetnie trafi w zapotrzebowanie właśnie na miejskie crossovery. Mały, zwinny i no, jak to ostatnio w Mazdach, bardzo ładny. Widzimy tutaj, tak jak w odświeżonych modelach, nowy zestaw zegarów z takim ładnym srebrnym rantem. Widzimy wzór karbonowy na kierownicy. Widzimy również, to jest akurat bogato wyposażona wersja, więc widzimy tutaj skórę na kokpicie. No, całość sprawia naprawdę bardzo dobre wrażenie. Konferencja w Fordzie zacznie się dopiero o 10.30, ale to stoisko wygląda mi na takie trochę jeszcze niedokończone. To być może, a właściwie na pewno jest zamysł organizatorów, ale jeśli się rozejrzymy naokoło, to widzimy tu, no, chyba największą gwiazdą miał być Ford Focus RS. I tu jest takie miejsce z Fordem Focusem RS, ale tu w środku widzimy symulator. Symulator, w którym ktoś się tam w tej chwili dobrze niewątpliwie bawi. Natomiast jeśli rozejrzymy się, poszukując jakichkolwiek samochodów, to widzimy tu Sierra, Cosworth, widzimy tam po drugiej stronie, prawda, Forda GT, widzimy tu Focusa, tam dalej widzimy Mustanga, natomiast tu zwykle stoją premiery. Jest poranek pierwszego dnia targów i tu są 3 puste miejsce. Nie wiem, jakie show chce tutaj zrobić Ford, prawdopodobnie te samochody wjadą z rykiem. A jeśli tego nie zrobią, to bardzo się zdziwię. Na stoisku Volvo prawdopodobnie niedługo zacznie się konferencja, dlatego że już na prompterach są wyświetlone pierwsze teksty, które tutaj wygłosi pewnie któryś z prezesów. W każdym razie, jeśli się przyjrzymy temu, co tu na stoisku widać, to oczywiście króluje, co nie dziwi, XC90. XC90 prawdopodobnie będziemy testować w okolicach maja. Dojadą pierwsze samochody prasowe do Polski, więc myślę, że na razie nie będziemy się na tym aucie tak bardzo skupiać. Może zajrzę na chwilę do środka. Popatrzmy, jak to wygląda. Bardzo starannie wykończone. Nie wiem, ja ostatnio prowadziłem dyskusję, czy Volvo jest premium, ale kiedy patrzę na ten samochód,
To nie ma wątpliwości, ten samochód jest premium. A tu wersja XC90 w matowym kolorze. Muszę powiedzieć, że wygląda obłędnie. Inne wykończenie troszkę wnętrza. Widzimy tu już karbon przykładowo. I popatrzcie na te koła. 22. Myślałem dotychczas, że to Infiniti szaleje, dając do swoich samochodów 21. Tu mamy koła o średnicy 22 cali. Obłęd. Ale tu jest silnik też. Nie jest zły. T8 to jest chyba ta najmocniejsza wersja, czyli 400 koni w wersji hybrydowej i jeszcze w pakiecie Air Design. Wygląda jak milion dolarów. Mini prezentuje wersję Countrymana Park Lane. To jest światowa premiera, jak tutaj jest, jak widać, napisane. Całkiem ciekawy sposób prezentacji. Mamy tu taką drogę z ubitych kamieni, po której może wjechać tylko samochód z napędem na cztery koła. I do takich należy niewątpliwie właśnie prezentowana tutaj wersja. Wydaje się, że wersja Countrymana z napędem na cztery koła każda mogłaby się nadawać do tego, aby pojechać na snowboard, ale to jest tylko marketing. Po prostu prezentowana jest nowa wersja, aby można było o czymś nowym w Genewie opowiedzieć. BMW na swoim stoisku prezentuje całą grupę modeli. W zasadzie można tu znaleźć wszystko od X4, X3, X5, 6 Cabrio, jak widać 7 w wersji Long, tam dalej jest X6 w wersji M, M6 i tak dalej, ale chyba największą gwiazdą jest nowość pod tytułem Serie 2 Grand Tourer. Jest to oczywiście powiększony Active Tourer, mamy tu dodatkowe dwa miejsca, jest to auto 7-osobowe, jest to auto bardzo pojemne, praktyczne, rodzinne, po złożeniu siedzeń mamy tam 1900 litrów pojemności bagażnika, więc całkiem sporo. Oczywiście jest to wersja dostępna również z napędem X-Drive, a zmiany dotyczą nie tylko przodu, ale przede wszystkim tyłu, bo mamy tu wyższy dach, inaczej zaprojektowany tył. Pozostaje tylko chyba skomentować, że to jest troszkę niezwykłe dla BMW, że już drugie targi z rzędu jestem tu w Genewie i największą gwiazdą nie jest wersja, która ma 500 koni, największą gwiazdą nie jest wersja, która jest super sportowa, tylko wersja, która jest super rodzinna. Na stoisku Mercedesa widzimy serię modeli GE, tu mamy GLA, tu mamy GLK, tu mamy największą kontrowersję chyba ostatnich paru tygodni, czyli model GLE. Przejdźmy dalej. Tu jest GL zwykły, no i na końcu naprawdę prawdziwa gwiazda, a tu jest G500. G500, ale nie byle jaki, bo w wersji 4x4 do kwadratu. Cokolwiek Niemcy mieli na myśli, mówiąc do kwadratu, tu wszystko jest naprawdę do kwadratu, bo patrzcie na te nadkola, na te karbonowe krawędzie, na te wielkie koła. Średnica tutaj chyba 22 cale. Prześwit, nie wiem, chyba z 60 cm. Rurki po bokach, rurki tutaj stalowe chronią ten samochód od spodu. Mamy też stalową płytę zarówno z przodu, jak i z tyłu. Ten samochód naprawdę nikogo nie pozostawia obojętny. Miałem już iść dalej do kolejnych modeli Mercedesa, ale tuż obok tego G-klasa 4x4 do kwadratu znajduje się stoisko Pirelli i bardzo ładne hostesy. Prosiliście o zdjęcie hostes, proszę bardzo. Dziewczyny naprawdę ładnie się uśmiechają. Chcecie sprawić, aby Mercedes Maybach wyglądał, tutaj widzicie silnik V12, wielkie felgi, przepych i luksus w środku, aby ten samochód wyglądał jako auto małe, skromne i tanie, nie ma sprawy, postawcie go obok Pullmana. Ten samochód jest o ponad metr dłuższy, ma 10 cm ekstra więcej jeszcze nad głową. Jest stworzony chyba w jednym jedynym celu, aby dawać luksus, przepych, komfort i wygodę. Mamy tu chyba 530 koni, V12, 800 Nm obrotowego i cenę powyżej 500 000 euro. Kia Optima w wersji kombi i z większą liczbą jednostek napędowych do wyboru. To jest z pewnością coś, o czym marzyli europejscy klienci, bo tego w Europie brakowało. I teraz pojawia się prototyp, co prawda, ale jak wyglądający Sport Space. Wygląda naprawdę obłędnie i do tego zapowiada nową linię stylistyczną w Kii.
A więc jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i zobaczymy samochód produkcyjny, który będzie wyglądał choć trochę podobnie do tego, co widzimy tutaj, w tym samochodzie, to z pewnością Kia wzmocni swoją pozycję w Europie. Dopiero zacząłem zwiedzanie targów, ale wygląda na to, że najładniejsza dziewczyna w Genewie to nie jest wcale hostesa, tylko dziewczyna, która roznosi wodę.